Witam serdecznie w następnym odcinku mojej szkoły online na perkusję. W tym odcinku zaczniemy pomału już ćwiczyć na werblu różne proste ćwiczenia. W przyszłości chciałbym, żebyście te ćwiczenia też ćwiczyli i z metronomem, i bez metronomu, żeby sobie po prostu własny puls wewnętrzny wyrobić. Jest to też bardzo ważne. Poza tym w przyszłości, jak już troszeczkę będziecie grać na zestawie, nie ma nic lepszego jak spotykanie się z ludźmi, z muzykami i po prostu wspólne muzykowanie. Nic tak nie rozwija muzykalności niż po prostu wspólne granie, spotykanie się z basistą, czy z gitarzystą, czy założenie zespołu, czy granie w jakimś zespole. Naprawdę to bardzo, bardzo dużo daje. Myślę, że najwięcej tak naprawdę. Można ćwiczyć 10 godzin dziennie, ale nie spotykając się z muzykami, nic to nam nie da i wcale do góry bardzo nie pójdziemy. Może technicznie tak, ale to jest za mało, żeby z kimś grać po prostu. A po to robimy, żeby z kimś grać w studiu, na scenie i tak dalej. Jeżeli chodzi też o werbel, ćwiczenie na werblu. Jeżeli znamy technikę werblową, łatwiej nam się po prostu poruszać po tym zestawie. Łatwiej nam przejścia robić, łatwiej nam, można powiedzieć, komponować na perkusji. To jest tak samo jak z malarzem. Łatwiej malarzowi jest namalować, jeżeli ma paletę barw różnych kolorów, niż jeden kolor na przykład. To jest to samo się tyczy z techniką werblową na perkusji. Pokażę teraz proste ćwiczenie jedynki od prawej i od lewej ręki. Na razie, żebyśmy sobie ćwiczyli to wolno, w wolnym tempie. Czyli ręka po prostu idzie do góry i uderzenie. Z lewej ręki ręka do góry i uderzenie. Siedzimy prosto, wygodnie, rąk nie trzymamy tutaj w ten sposób, tylko ręce przylegają, też nie na maksa po prostu, nie przyciskamy na maksa, tylko luźno trzymamy pałkę prawą, luźno trzymamy pałkę lewą i zwykłe uderzenia. Staramy się, żeby tak jak mówiłem w poprzednich lekcjach, żeby mniej więcej było to w środek membrany. Wtedy po prostu ten werbel najlepiej brzmi, nie tylko werbel, ale o to my to tak samo. Od lewej spróbujmy to samo.